15 października, w rocznicę uprowadzenia i męczeńskiej śmierci, przypada wspomnienie liturgiczne Jerzego Popiełuszki. Od 4 lat błogosławiony jest patronem powiatu brzozowskiego. Z tej okazji miejscowe starostwo organizuje co roku uroczystość dnia swojego patrona. W tym roku obchody Dnia Patrona Powiatu Brzozowskiego odbyły się 18 października. W brzozowskiej kolegiacie została odprawiona msza święta, po której złożono kwiaty przy obelisku błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Po mszy podczas okolicznościowej uroczystości po raz trzeci zostały przyznane tytuły zasłużone dla powiatu brzozowskiego. Uhonorowano nimi troje spośród 9 nominowanych do tej nagrody osób. Tytuł wraz z pamiątkową statuetką w tym roku otrzymali ksiądz Tomasz Zięba, honorowy obywatel Brzozowa, emerytowany kapłan i kapelan Brzozowskiego Szpitala, Anna Mędyka, wiceprezes Fundacji Promocji Zdrowia imienia dr. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie oraz Adam Piecuch, wybitny działacz harcerski, historyk, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ponadto z okazji przypadającego kilka dni wcześniej Dnia Edukacji Narodowej starosta brzozowski Zygmunt Błasz wręczył nagrody dyrektorom i wyróżnionym nauczycielom powiatowych placówek oświatowych. No, jeśli chodzi o bieżący rok szkolny, uczniowie naszej szkoły startowali w szeregu olimpiad i konkursów przedmiotowych, zarówno z historii, jak i wiedzy o społeczeństwie. I najważniejsze, najciekawsze takie wyniki, które osiągnięto, to tak. Indywidualne oraz drużynowe zwycięstwo w konkursie Wojska Górskie Narodowe Siły Zbrojne wczoraj, dziś i jutro. To indywidualnie oraz drużynowo wygraliśmy to. Również pierwsze miejsce, trzecie, piąte oraz ósme zajęliśmy w konkursie Oblicza PRL, organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Uczeń również nas stał się uczestnikiem etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o III Rzeczpospolitej. Również nasz uczeń stał się laureatem oraz finalistą, zajął 5 miejsce w ogólnopolskim konkursie Polska w NATO. Tutaj wygrał wyjazd do Brukseli, również został zaproszony do Kancelarii Premiera jako stypendysta prezesa Rady Ministrów. I wreszcie laureat oraz ubiegłorocznie zresztą finalista Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieła Oręża Polskiego. Tutaj odpowiednio byli to Piotr Mazur, wymieniany przy wszystkich powcześniejszych przeze mnie konkursach i olimpiadach, oraz Tomasz Reichel, również stypendysta prezesa Rady Ministrów, tylko rok wcześniej. Łącznie nagrody starosty brzozowskiego otrzymało 13 dyrektorów i nauczycieli. Na zakończenie uroczystości z programem artystycznym wystąpili uczniowie brzozowskiego Liceum Ogólnokształcącego.